pokusuj się. Życzenie białych lampek LED-owych nastąpiło, ale to będzie w łaseczku. Czyli po Sylwestrze. A ja idę do mrówki. Pa, pa. Pa, pa. Idę. Życia, zgasz światło. Zgaszone. Trzeba wyjść. Na ten zamróz. Nawet getry ubrałam, a nie dresy. Chyba mi w nogi zimno. Zobaczymy, jak auto odpali. Po śniegu już ani widok, ani słychu. Może dobrze. Otworzysz? Czy otwarte? Otwarte. Otwarte. O, mam trochę śniegu na aucie. Jak miło. Dobra, wyłączam się. I lecimy do mrówki. Proszę bardzo, śnieg na aucie istnieje. Zawsze coś. A my byłyśmy tam w Isku, bo są wyprzedaże. I zrobiłam ogromne zakupy. Ogromne, bo kupiłam dwie poduchy na kanapę. Ale to na pewno w którymś vlogu zobaczycie. Natomiast teraz, jako że Brygida dostała od Zoi kołdrę 2x2,20, bo przecież w innej marznie, to idziemy zakupić do Chińczyka. Tak to wygląda, wejście do Chińczyka. Pokrywkę na pościel. Zobaczcie, jaki pomysłowy stojak na rowery. Fajnie to wygląda, podoba mi się. My idziemy tam, mrówka. Tu jest inna mrówka. A tak wyglądają światełki na markiecie. To jest stojak na rowery zacny. Śmieszny. Chcę się odsunąć, żeby go całego ująć. O. Bo co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem. Mrówka tutaj jest całkowicie innym marketem. Oprócz rzeczy budowlanych ma 1000 różnych fajnych kubeczków, łapaczy i innych. Mam nadzieję, że mogę trochę pofilmować. Chociażby wchodzimy. Jeszcze takie filmowe imbryczki panują. Śliczne. Kominek ładny do wosków. A zobaczcie, jakby pasował zaparzacz do mojej kuchni. Ale ja prędzej sobie robota kupię. Na kapsułkę albo na coś. O. A taki, proszę państwa, miał być wieszak. Jak nie było do znalezienia w Łodzi, to było do znalezienia na Podlasiu. O. Proszę bardzo, ręczniki. Kołdra iskowa. Ładne kolorki ręczników. No, całkiem, całkiem. Czy Brydzie zadowolona? Całkiem uśmiechnięta, więc chyba tak. I zielony. I tych ręczników dużo. O. Super. Wczepisz mi, czepisz. Spokojnie, że kolora zobaczyć nie mogę, proszę bardzo. No masz. Proszę bardzo. No i kołderka, wam kołderka jak kołderka. Ale najbardziej jeszcze pościel. Jest. Kołderka jak kołderka, ale najbardziej pościel. Taka będzie w kratę. Młoda zacznie ubierać zaraz, tylko puszczę aparat. W Rossmanie na wyprzedaży po 99 groszy były ozdoby krysnasowe. I stąd zdobyczny jelonek. Zdobyczne wieszadełko domkowe, zdobyczna choineczka, zdobyczne serduszko drewniane, zdobyczny dzwoneczek, zdobyczne jelonki jeszcze, taka gwiazdka, taka bombka. I akurat kompletowo choineczki z gwiazdeczkami. Proszę bardzo, jak ślicznie. No momentu, bo ja tam mam skwiety. Ale ja nic nie wiem. Ja tu mam poważnie tylko kołdrę. Proszę bardzo. Poważna tylko kołdra. Znam tą poduszkę. Niesprawiedliwie. Ale no wygląda. Teraz wreszcie będzie normalnie. Jedyny słuszny rozmiar. 2x2,20 kropka. Żadnych mniejszych. Światełki przecież musiałam. Najlepsza zabawka dla kotów. Pudełek. Sara. Zazdrośnica. Sara! Sara! Może się do czegoś dogrzebie. Do ropy dokopie albo do czegoś. No, możliwe to jest. A ja już w domku. Na szczęście porozwalały mi się wszystkie fryzury możliwe, ale nic to. Nic to, głowę sobie dzisiaj umyję. I wzięłam się za runki, dlatego że muszę być przygotowana na luty i na marzec. I tak to u mnie jest, że wszystko wcześniej. Łapcie ściągam.
trochę sobie siedzę w swoim miejscu pracy, popatrzę na maile również, tego typu sprawy, rzeczy, także będzie fajnie. No, zobaczymy, co dalej dzień przyniesie. Miałam nigdzie nie wychodzić, a widzieliście łażenie po sklepach. A tak to różnie bywa. A ja miałam dzisiaj ochotę na obiad frytkowy. Także obiad frytkowy zaistniał, był. Chyba trzeba posolić je tak. O, a ja zawiesiłam już troszkę ozdób na choinkę. Renifery, dzwoneczki. Proszę bardzo. O. I reniferki, i dzwoneczki. A to są takie fajne bombille, bardzo ładne. I takie matowe, i takie matowe. Taka śmieszna, misiowa bombilla. I mikołajowe. O, i takie latarenki, że niby też słodziaki. To są takie bardzo stare. Retro vintage vintage. No, fajnie to wygląda. Te chyba najmniej lubię. Ale światełki są ładne, wszystko ładne jest. Tu ptasiek. Ptaśku. No, śmieszny. Śmieszny, śmieszny. I nawet laleczka ma swoje miejsce. Cześć, cześć! Witajcie w nowym vlogu, w nowym dniu w zasadzie, bo w vlogu nie tak zupełnie nowym. Dzisiaj rozpoczynamy od maseczki. Jest niedziela, trzeba się pomaseczkować. Ja oczywiście wolę te peel off, ale wzięłam ze sobą taupę hypoalergiczno-nawilżającą. Więc teraz 15 minut dla cerki. Wyglądam jak wyglądam. Nieważne, zaraz będę piękna i młoda. Dokładnie tak. No ale skoro niedzielka, to właśnie czas na takie drobne, drobne, drobne zabiegi, żeby chociaż maseczkę położyć. A dawno już też nie kładłam. Trochę zaganiana byłam. Tu nadejszła ta wiełkopomna chwila. Patrzę, że Edyta rzeźbi świeczniki. Słuchamy sobie czegoś na YouTubach. I tak mija dzionek. Ja o 9 byłam na premierze vloga, ale potem się jeszcze położyłam. Ociepliłam, rozgrzałam w moim tutaj królestwie, strefie dowodzenia wszechświatem. Dokładnie tak. I myślę, że coś wymyślimy wspólnie, tylko się tak rozbudzimy. Może kawkę poproszę. Albo coś, to rano kawa może być, nawet w świątecznym kubku też jeszcze może być. O, ja już umalowana, Isia na kolanach. Pokaż się ciociom, jaka jesteś słodka i fajna, i siowata. No, przytulaczek, przytulaczek, taki o, łapka, lekko wbita, jak to z kotami bywa, takie o, łapeczki, łapeczki. Takie isiowe łapeczki są. No. Kotki leżą i śpią. I się tulają. Tak to z kotkami bywa. No, a ja już gotowa do wyjścia. Jest po 12:00. A chciałyśmy iść do jak się nazywa ten sklep? Fachowiec. Do fachowca. Tam podobno są fachowe rzeczy. No zobaczymy, co do domu. Plastikowe pudełka albo jakieś inne rzeczy mogą być fajne, także będziemy się zbierać trochę pod okno, ale o,
No właśnie. Także ja się zbieram, ubieram i lecimy. Niedziela wolna od zakazu handlu. Wolność dla ludzi. No to wychodzimy. Edyta się szykuje i zaraz w długą do Biedronki po chleb tostowy. Zobaczcie, a my mamy już świąteczne przeceny lampek. Także fajnie. I choinki, i bombki. Idę to wszystko pooglądać. Bo święta się skończyły, ale przeceny są ważne. Gwiazda na czubek jest nawet. W Rossmanie też były te bombeczki. I w sumie też przed przeceną były po piątku nietłukące. Te takie wielkie też nietłukące, strasznie ładne. I choinka z drewienek, z płateczków, śliczna. I panowie, fajni. Te są super, albo 25. I trzy bombki, choinka ubrana. A chciałam wam pokazać choineczkę śliczną. I bardzo ładną bombkę na choineczce. Turkusik. Oj, zobaczcie, jakie śliczne dziewczynki ogrodowe. Nie krasnole. Czy krasnole też są? I chyba z ciężkiego jakiegoś? No, z czegoś tam ciężkiego takiego. Bardzo fajne. Tu mamy kolejnego chłopaszka ogrodowego, ale to chłopaszka nie. Dynia. Juhu! Duże dynie. Piękne. Ma bardzo fajny świecznik, taki zatapiany. Superasty. O, jaka, prawie akwarium. O, tu lepiej widać. Let inside. Przerażające. A tutaj retro, vintage, vintage. Super, tu mamy dziewczynkę z czymś tam. I chłopczyka. Ja to chyba jednak kiedyś urządzałam napoleońskie te, bo oni takie lubili romantyczne, dziwne rzeczy. Kule nie wiadomo po co, ale są. I jeszcze inne dynie. A, zło. Ale tutaj jak krasnal, ale tu jaki słój na różne. Tu można wstawić wszystko. O. Tutaj też są mieszaki, czyli taka moda. Ale mi się bardziej podoba, tylko tu są jeszcze jakieś różne rzeczy. O, stołeczki też są. Ty, ja ten stołeczek kupiłam za 20 w Mrówce. 40. Te mi się podobają. Siedzisko takie pod wieszak, nie? Super. Ale tam też były żelazne rzeczy. W Mrówce to jeszcze tam pojedziemy, bo kwietniki też były. Kwietnik 38, a siedzisko? Tam siedziska nie było, 180. Nie wiem tego. Takie są urocze rzeczy. O. Takie urocze rzeczy, albo stoliczek. Wyprzedaż. Koszyczki. Ja kocham takie po prostu białe, śliczne. No to jest ładne, ale ja mam na teraz gazowy parasol. Nie mam urocze drewniane studnie. Takie ozdoby ogrodowe. Piękne w sumie. Ale na to przyjdzie jeszcze czas. Zupełnie ogromna latarnia. Wielka. Tutaj różnego rodzaju latarenki też. Tutaj ozdóbki. Takie to są w tym. Mnóstwo ich było w Home and You. Za $1,000,000. Świeczniki ładne. Też na to patrzyłam. Taką torbą to Woody'owi przyrzucać, nie? No, tych ozdób w Home sobie było mnóstwo. Właśnie. A tu mamy też fajne kubki. Klimta na przykład. Cały serwisik klimtowski. Wow, bardzo ładne. No ładne, tylko to nie tak, żebym chciała posiadać, to niekoniecznie. Chociaż dużą filiżankę to może. O, a to są fonsejowskie. Te mi się podobają też. Retro kwiaty. Superaste. Bardzo ładne. Te nie mają kształtu mojego, ale mam lunki fajne. Petersunia ma ten typ kubka. Bardzo fajne, udające półka. No, super to wygląda. Hej, kocho! Ja siedzę w aucie, troszkę nagrzewam, bo zimno jest. Ale
No właśnie, Edyta poszła do Archelana. Taka sieć już wraca, czyli nie kupiła. Skrzydełek mi się zachciało. Pieczonych. Najlepiej w miodzie. A widzę, że nie ma. I chyba to będzie dno rozpaczy świątecznej. Nie, podjedziemy jeszcze. Hello, jednorożce. Cześć. To nie ja. To chyba po świętach. Dobra, to podjeżdżamy jeszcze gdzieś. Ponieważ muszę mieć, potrzebuję mieć skrzydełka. A tak wygląda sieć Archelan. Jakby ktoś chciał wrócić do czasów komuny, to jest takie zaopatrzenie. Uwielbiam go. No. Słuchajcie, a to normalnie babuszka Agafia jest w markecie z Połemowskim za 4 zeta. Nie umieszkam zaraz tego użyć.